Ostatnio, no ostatnio przed COVID-em, byłeś u nas w radiu, pamiętasz? Byłem, pamiętam. Polecamy, bo to bardzo fajna rozmowa i przede wszystkim serio, jak zawsze. I zaimponowałeś mi trochę, ale trochę mnie też zdumiałeś, jak powiedziałeś, że ty masz wyjebane na sprawy obywatelskie. Tak. Mało który satyryk, stand-uper, kabareciarz. I co się zaraz po tym stało? Kto wygrał wybory? No, dlatego mam wyjebane. Ale skąd wiedziałeś, że oni wygrają i już wyjebałeś wcześniej? No bo wiedziałem, że i tak jest bardzo mały wpływ. Oczywiście poszedłem głosować i tak dalej, ale na twoje pytanie odpowiedziałem, że mam wyjebane i to podtrzymuję, no bo wiesz. Można tak? Myślę, że tak. No co więcej możemy zrobić, no. A jak na przykład twoja... Masz jeszcze A propos Warszawy i tematu, który poruszyłeś. Piękny żart roastujący. Trochę smutny, ale wiesz dlaczego prezydent Warszawy nie został prezydentem Polski? Bo nie był w stanie pokonać nawet marionetki. Wiesz, ja mieszkam, jak wiesz, w Trójmieście. Moi przyjaciele na Wisłę mówią Trzaskowianka. A ja wiem, że masz tą dziewczynę, co miałaś ostatnio, czy... Tak mam. Cały czas. Tak. Ona jest przy tobie? Jest. Udaje głuchą czasami? Nienormalną. Nie udaje. Dobrze, ale trwa. Jest. A jak ona będzie chciała za parę lat? Pamiętaj, rządzi nami Hezbollah, Partia Boga. Mm. Fundamentaliści. Mm-hmm. Idą na wojnę kulturową. Idą. Kiedy będziesz chciał kupić prezerwatywę. I ona będzie chodziła od kiosku do kiosku. I to co? I wtedy na też... kartki już będą z powrotem. Będą klauzula tak. sumienia, tak. badanie lekarskie, zgoda rodziców, żeby kupić prezerwatywę. To wtedy też będziesz miał wyjebane. No wtedy nie. Myślę, że moment, kiedy rzeczywiście będą ingerować tak już mocno stricte na przykład w moje życie. Chociaż już ingerują. Ingerują. Zabrakło, dziękuję. Ingerują, bo było kilka domów kultury, w których nie mogłem zagrać po prostu. A jakie były argumenty, że nie wpuścili? Bardzo wymijające, ale było, wiesz, czuć w wypowiedzi o co chodzi. A co to znaczy? Że ta forma rozrywki u nas się nie sprawdza i nie zagra pan w naszym domu kultury. Czyli strefa wolna od paczesia. Tak, strefa wolna od stand-upu, gdzie nie możemy zapanować nad tym, co oni mówią. No i poczekaj, i twoje obywatelskie sumienie, albo nawet taka zwykła obywatelska przyzwoitość, bo ja lubię słowo obywatel dużo bardziej niż patriota. Ono jest dla mnie takie bliżej ziemi. Mhm. No i co? I wtedy też cię nie rusza, jak ci blokują? No bo to jest ewidentnie cenzura. Powiem ci tak, uderzyłeś wtedy przy okazji tego wywiadu w radio w strunę i zacząłem się zastanawiać, jak będę tworzył program po Zobacz, co jest, który aktualnie gram, czy rzeczywiście nie tknę tego tematu trochę. No. Bo jednak dużo osób przychodzi.